Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Madon-Mitzner, zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią i też współkuratorka wystawy zdjęć Stanisława Kazimierza Kosakowskiego. Bardzo nam miło Was powitać na premierze albumu, bo nie można już tego nazwać katalogiem do wystawy, ponieważ wystawa była u nas ponad 2 lata temu. Wtedy nie udało nam się wydać przy tej okazji albumu, a teraz jest i jest piękny. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Ten album jest efektem trójstronnego projektu, bo zgłosiła się z tym pomysłem do nas Fundacja Kosakowskiego, natomiast podjęliśmy intensywną współpracę z Narodowym Muzeum Ciurlionisa w Kownie i w ten sposób spotkaliśmy się w Domu Spotkań z Historią, stworzyliśmy wystawę, a teraz oddajemy w Państwa ręce ten album, który jest niezwykły z wielu powodów, ale może ten pierwszy, taki najbardziej oczywisty, jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Tak się złożyło, że ten zapomniany i wspaniały fotograf bardziej znany był na Litwie niż w Polsce. W każdym razie jego dorobek, bo sama postać jest oczywiście znana, ale dorobek fotograficzny jest znany na Litwie. Tam wyszły 2 albumy, były wystawy, ten zbiór był opracowywany. Natomiast my zaprezentowaliśmy go po raz pierwszy, a teraz wydaliśmy pierwszy album tych zdjęć. Także jest to dla nas bardzo ważny moment. Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Mamy dzisiaj przyjemność gościć pana Oswaldasa Daugilisa, dyrektora Narodowego Muzeum Ciurlionisa w Kownie, który z nami przy tym projekcie współpracował, i panią Wajdę Rakutienę, która jest w ogóle specjalistką od fotografii Kosakowskiego. I są z nami przedstawiciele Fundacji Kosakowskiego, pani prezes Anira Wojan i pan Paweł Szanejca Kosakowski. Także za chwilę oddam im głos. Ten album naprawdę by nie powstał, ponieważ był taki projekt, który my zaczęliśmy z Moniką Kaplą Cichocką przy okazji pracy nad wystawą, ale potem jakby zajęły nas inne bieżące projekty. To, że się teraz mógł ukazać, to jest ogromna determinacja naszego działu publikacji. Tutaj szczególne podziękowania dla Małgorzaty Purzyńskiej i Ani Piłat, które były naprawdę takimi dobrymi duchami tego projektu na tym etapie. Też bardzo dziękuję Monice Kabie-Cichockiej, Julii Liberze, Tomkowi Kubaczykowi i Karolowi Bagińskiemu za opracowanie zdjęć na wystawę, a potem do albumu. No i oprócz tego, że są tam wspaniałe zdjęcia, to są teksty, także bardzo dziękuję autorom, którzy do tego albumu napisali. Są tam teksty doktora Mateusza Klemperta, historyka, który współpracuje z Fundacją Kosakowskiego, Marcina Brzezińskiego, który się zajmował właśnie warszawską częścią tych fotografii i w ogóle tej historii, Krzysztofa Wójcika i Adama Mazura. Za chwilę zaproszę na rozmowę właśnie, którą poprowadzi pani Urszula Urzędowska z Adamem Mazurem. Będziecie Państwo mogli posłuchać, co pan Adam sądzi o tych zdjęciach. Ale przedtem jeszcze oczywiście bardzo będę prosiła o głos naszych gości z Litwy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że od początku zafascynowały mnie te zdjęcia, które są niezwykłe na wielu poziomach, bo oczywiście jest to obraz nieistniejącego ziemiańskiego świata, Kowieńszczyzna, taka odległa epoka, bo przełom XIX i XX wieku. Piękne zdjęcia hrabia Kosakowski, który pod koniec życia zaczyna się zajmować fotografią. Można powiedzieć, że tego hobby, że się trochę bawi tą fotografią. Ale no, nie każdy, który się zaczynał bawić fotografią, okazywał się wybitnym fotografem, a tutaj akurat tak się stało, tak? Te zdjęcia są bardzo zaskakujące i naprawdę
dalece wykraczają poza epokę, w której zostały stworzone i uderza taka fantazja, poczucie humoru i taki zmysł, można też powiedzieć, jakiś teatralny autora, który inscenizował pewne sytuacje, bawił się nimi, a jednocześnie oczywiście jest tutaj na pięknej fotografii zapisany no cały taki świat jakby i pałacu, i wokół pałacu, i fantastyczne portrety, a nawet przepiękne portrety wnętrza lasu, jak to nazywał hrabia Kosakowski. Także to wszystko dzisiaj przed Państwem, a ja zapraszam Pana Laugielisa i proszę o kilka zdań. Dziękuję bardzo. Nie jestem przygotowany tak specjalnie, ale bardzo się cieszę wziąć udział w tym takiej świetnej okazji, kiedy pokazuje się po roku już może wybór pięknych zdjęć Kosakowskiego, który łączy nie tylko Warszawę, Litwę, ale tam jest i z Białorusi dwory rodzinne, których już nie ma, a nawet i śladu tych Wojtkuszek już tylko baszta została. I tego człowieka, i tej rodziny, różnych pokoleń my mało znamy i to przybliża to codzienność, co Pani już powiedziała i bardzo się cieszę już, że Warszawa, dla której w tym zbiorze 60 albumów, które byli też nagrani zniszczenia, bo w 27 roku tylko zabrano ich zapleśnionych, wilgotnych do muzeum, bo byli zostawione gdzieś tam, odrzucane. Wiecie, między naszymi krajami była bardzo złożona sytuacja i Dworskie to dorobek czasami bardzo dramatyczne losy przechodził, ale parę lat temu święceliśmy 180 lat Kosakowskiego pod jego basztą, pod jego drzewem i to było 90 lat zachowania, uratowania jego zdjęć. Większa część już jest zdigitalizowana, jak to powiedzieć, i możemy korzystać nie tylko z rodzinnych zbiorów Warszawy, które są i u nas jest najwięcej, tylko jeden album w Wielkomierzu, Ukmergę, może w Białorusi jakiś album i kilkaset, paręset może luźnych fotografii w Bibliotece Narodowej w Wilnie. Ale to jest ważne, że przybliża to postać, która jest dla Warszawy bardzo ważna, bo był tu świetny palec niedaleko i rozproszony, i rozbombardowany, a tu życie, które stało, tam słynna galeria i to zachowane, to wszystko jest częścią warszawskiej waszej historii. To dzielimy się bezkorzystnie, absolutnie chcemy, żeby dalej przedłużać takie projekty, żeby poznać więcej tego amatora fotografii, którego ojciec zbudował przepiękny palac pod wizerunkiem, pod wrażeniem Mire Mare takiego słynnego. Jest takich i w Polsce, i na Żmudzie nawet palaców. No i to wszystko przeszłość, która, jak mówił nasz pierwszy dyrektor galerii Czerlionisa, my musimy chronić tą przeszłość, bo czasami będzie takie czasy, że tylko przeszłość nam pokaże drogę w przyszłość, gdzie trzeba nam iść. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze chciałabym dodać, że autorami projektu tego albumu jest pracownik od Bury. Też dziękujemy bardzo. Tu mi pan Paweł Szanejca przypomniał, że po raz pierwszy się spotkaliśmy 5 lat temu, także ten projekt rzeczywiście dość długo się toczył. Tym bardziej się cieszę, że możemy dzisiaj zaprezentować ten album i zapraszam bardzo teraz Anirę. Może też troszeczkę powiesz i o Wojtkuszkach, i o cyfrowym archiwum, bo to też bardzo ważne. Bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie i Pani Dyrektor, i też stanę w kącie w takim razie.
Mam mieszane uczucia, bo z jednej strony mam Państwu masę do opowiedzenia, a z drugiej strony wiem, że to nie jest miejsce, które powinnam tak długo zajmować. Więc ja zrobię to, co jest najważniejsze. Najważniejsze rzeczy są na początku. Podziękuję. Podziękuję pani dyrektor i całemu zespołowi i podziękuję Czulionisowi i powiem, że pamiętam, że Marcin Brzeziński był na samym początku tej przygody pierwszym człowiekiem, który podał rękę nam i pozwolił nam przyjść tutaj, bo myślę, że gdyby nie Marcin, to nigdy byśmy się nie odważyli. Więc cieszę się, że dotrwaliśmy przez te 5 lat razem. Ale to nie wszystko, to będą same czynności, więc jeżeli Państwo mogą wytrzymać, o, to są czynności. Chciałabym po prostu, jeżeli mogę, przekazać różnym osobom kwiaty i nie gniewajcie się, ale to jest dosyć ważne, bo dzisiaj zobaczyłam w kwiaciarni kwiaty, które są wojtkuskie. Więc dla pani Kasi Micner, może mi pani pomóc? To, słuchajcie, dla wszystkich osób, które zrobiły to, pan nic nie robił? Słuchajcie, przepraszam, ale pan musi, muszę iść do ważniejszych, ale przepraszam, to jest żart, rozumiemy się, nie znamy, wiesz, to jest właśnie historia o tym, jak laboratoryjni wspaniali fachowcy muszą cierpieć w milczeniu, ale powiem panu taką anegdotę, bo chciałam, no właśnie, bo chciałam opowiedzieć o Eustachym Kosakowskim, przynajmniej przypomnieć jego imię, żeby wybrzmiało. Jeszcze są 2 róże, więc jak ktoś się poczuwa, to się proszę zgłaszać. Chciałam powiedzieć, że Eustachy Kosakowski pęka z dumy i z zazdrości, bo też chciałby mieć taki piękny album w Warszawie. O właśnie, dla Moniki, no właśnie. A dla pana to jest pocieszenie, że Eustachy Kosakowski, wielki fotograf, chyba państwo znają jego imię, przez całe lata pracował w laboratorium, w podziemiach, Centrum Pompidou. A potem się okazało, że jest takim wspaniałym artystą. I teraz na koniec, na deser, chciałam, jest mi ciężko, bo nie widzę Pawła. Jeżeli mogę prosić Pawła, bo czuję, że albo mikrofon, albo to. Chciałam Pawła prosić o pomoc i chciałam coś przeczytać. Bo myśmy zastanawiali się, jak to jest wspaniała przygoda, że wspólną podróż odbyliśmy i my jesteśmy wdzięczni losowi historii, ale to ludzie robią historię i są odpowiedzialni za losy. Więc proszę państwa, kilka lat temu myśmy jakimś po prostu też impulsem zewnętrznym, natchnieniem ustanowili odznaczenie Złoty Medal Jednorożca. Czy mogę prosić o pokazanie tego odznaczenia? I chciałam powiedzieć, że na sali jest laureat i tego odznaczenia, pan dyrektor Daugelis, ale jest jeszcze ktoś jeszcze, mianowicie, odczytam teraz. Złoty Medal Jednorożca dla Domu Spotkań z Historią w Warszawie pod kierownictwem pana Piotra Jakubowskiego oraz zastępcy dyrektora pani Katarzyny Madoń-Micner. Za szlachetną służbę pro publico bono, która z szacunkiem waży czyny i słowa historii, by szacunek zaszczepić w czynach i słowach współczesnych oraz za humanistyczny obraz godności człowieka w odwiecznym trudzie, cierpieniu i radości, by dom spotkań z przyszłością rósł na fundamencie szacunku i troski o dobro innego. Oklaski dla pani dyrektor. Na pani ręce. To są dwustronne medale. No i proszę państwa, to wszystko. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, nowa, świeża książka, Jan Kosakowski, podróże naukowe, też dla pani dyrektor. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ale ja bym strasznie chciała, żebyś troszeczkę powiedziała, co się teraz dzieje w Wojtkuszkach i o tym projekcie cyfrowym, bo myślę, że to jest dla ludzi bardzo ważne też. Dobrze, dziękuję w kilku słowach. Proszę Państwa, więc podsumowanie. Na Litwie działa Instytut Kosakowskich, który jest ufundowany przez miasto Ukmergę, czyli Wilkomierz, i Fundację Kosakowskiego. My w tej chwili jesteśmy w trakcie takiego budowania ostatecznej formuły dla tego projektu i mamy nadzieję, że będzie to projekt również wspierany przez rząd litewski i rząd polski. Dlaczego? Dlatego, że Instytut Kosakowskich odgrywa już w tej chwili interesującą rolę na styku naszych kultur, ponieważ powołał Memoriał Wspólnej Tradycji i Pojednania w Wojtkuszkach i zaprasza wszystkich ludzi, którzy się interesują naszą tradycją i przyszłością naszych dzieci i przyszłością kultury europejskiej, Polaków, Litwinów, Francuzów, Szkotów, Rosjan, Białorusinów. Jeżeli kogoś nie wymieniłam, to niech nie czuje się źle. Ten memoriał to jest wieża. Wieżę Państwo sobie obejrzą we wspaniałej książce, a ja w torbie mam bardzo wiele różnych zdjęć, nie takich dobrych jak w książce, ale one pokazują, jak w tej chwili ta wieża i memoriał wspólnej tradycji wygląda. Pominęłam naszych przyjaciół, braci starszych i naród żydowski. Zawsze jest problem z mówieniem o narodzie żydowskim, bo on jest jakby zawsze wprowadzony w jakiś inny naród. Więc chodzi mi o Żydów wilkomierskich, Żydów z Ukmergę, ponieważ również ten memoriał w dużej części jest poświęcony im martyrologii i oddanej przez nich krwi i cierpieniu w czasie II wojny światowej, która myśmy myśleli, moje pokolenie, że ostatecznie rozwiązuje problem nienawiści na świecie, że się wszyscy już nauczyli, że nie wolno nienawidzieć. Okazuje się, że jeszcze ten problem jest nierozwiązany. Także zapraszamy w tym roku do Wojtkuszek wszystkich Państwa. Pijcie wodę wojtkuską, którą myśmy przywieźli, butelki plastikowe wprawdzie, nieładnie, ale innych nie było, i zostawiajcie jakieś na naszym rachunku fundacyjnym jakieś granty, tam jest cegiełka z numerem rachunku. Dziękuję. Ja jeszcze tylko chciałam dorzucić, że to była też trudna praca wybrać te zdjęcia do albumu, bo zachowało się ponad 6 tysięcy zdjęć w muzeum w Kownie, a jeszcze też w rodzinie jest część tych zdjęć, także chciałam, żeby właśnie Aniela powiedziała, że jest taka możliwość, żeby zobaczyć online też te zdjęcia właśnie. Powstało cyfrowe Archiwum Wojtkuszek, gdzie zdjęcia Kosakowskiego można zobaczyć no siedząc przy komputerze, ale w dobrej rozdzielczości, także też bardzo Państwu tę możliwość polecam. Teraz już oddaję głos Pani Urszuli i Panu Adamowi Mazurowi. Niestety zapowiadany Krzysztof Wójcik, którego tekst o Atelier Wojtkuszki, o laboratorium znajdziecie Państwo w albumie, i naprawdę pasjonat starych technik fotograficznych, rozchorował się, także uszczuplone grono, ale grono znakomite. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy gorąco. Myślę, że... Dzień dobry, dobry wieczór. Ja całym sercem podpisuję się pod tytułem tego albumu. Kocham fotografię. Mój gość, pan Adam Mazur, również niewątpliwie tak. Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się na tę podróż w czasie. Za chwileczkę ją rozpoczniemy. Kierunek może być tylko jeden. Oczywiście Wojtkuszki. Za chwileczkę ruszamy. Moje serce pobiegłoby od razu do laboratorium fotograficznego, ale grzeczność wymaga, aby zapytać o zgodę gospodarza i go oczywiście przedstawić. Poproszę o zdjęcie numer jeden. Oto i on, bohater naszego dzisiejszego wieczoru, hrabia Kazimierz Stanisław Kossakowski. Pisze pan we wstępie do książki, że fotografowanie nie było
oczywistą pasją wśród arystokracji. Raczej była ona fotografowana niż fotografująca, ale tutaj mamy taki wyjątkowy, jeden z kilku przykładów tej pasji w praktyce. Czy wiemy, jak bohater naszego wieczoru, autor zdjęć, złapał bakcyla? Znamy okoliczności fotografowania. Dzień dobry Państwu. Umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać o zdjęciach i może też powiemy o tej koncepcji jednak, czyli że mamy dwa foldery, gdzie są zdjęcia nasze, osobne, wybrane. Są takie zdjęcia nasze ulubione. Natomiast ja może jeszcze, zanim odpowiem, to odniosę się tutaj do tego, co zostało powiedziane, bo myślę, że to jest tak, żeby zawiązać trochę tę naszą pętelkę. Tak, dyskusję, bo no jest to zupełnie niezwykła sytuacja i jak widzę tutaj kuratorkę, która mi pokazywała w Kownie dosłownie 3 miesiące temu te archiwa Kosakowskiego, to jestem szczęśliwy, że spotykamy się też w takim gronie, podobnie jak rodzinę Kosakowskich. Tu jest taka może nietypowa sytuacja, że nie ma tej wystawy, ale ja się bardzo, bardzo cieszę, że to, bo ja już nawet trochę traciłem nadzieję, przyznam się, na tę książkę i to jest świetne wydarzenie, taki doskonały prezent dla nas, dla wszystkich wielbicieli fotografii Kosakowskiego. Ja dodam, że to jest o tyle ważne, że są dwie książki wydane już przez właśnie naszych fantastycznych sąsiadów Litwinów, którzy tego Kosakowskiego bardzo mocno też zaczęli tak promować. Więc ta książka po polsku no jest takim koniecznym uzupełnieniem i też jestem zachwycony tym, że język litewski jest w tej książce, jakkolwiek to nie jest 100% chyba tego tłumaczenia, tak samo jak język polski był częściowo obecny w tych albumach wydawanych na Litwie, więc to jest taka też współpraca, która bardzo rzadko się zdarza, o której chyba, którą należy podkreślać i ją jakby tak kultywować. Więc to jest, jeżeli chodzi o samą taką sytuację, też o te zbiory. I ja jestem pełen podziwu dla tego wyboru, ponieważ teraz można mówić już o takim rozpoznanym, czy takim stanie badań na tym Kosakowskim i on się zmienia, czyli to są, dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy, więc ta książka też jest, myślę, że ciekawa właśnie na przykład dla czytelników, czy dla odbiorców nie tylko w Polsce, ale też na Litwie. Więc to jest taka jeszcze moja uwaga, powiedzmy, redakcyjno-kuratorska, bo to jest genialna praca, która tutaj została wykonana, czyli nie jest to przedruk, nie jest to coś, co jest taką łatwą robotą, więc warto było poczekać i dodam, że jeszcze te książki litewskie są niedostępne, są fantastyczne, ale już chyba kompletnie nie można ich dostać, więc też ta okazja, żeby tego Kosakowskiego znów mieć się tutaj na darze i chyba warto z niej skorzystać. Ten album jest wyjątkowo też tani, jak na tak piękne wydanie. Więc to jeszcze takie tutaj dla Państwa, którzy za tym stoją, podziękowanie. I ja dodam jeszcze, że tutaj była mowa o Eustachym Kosakowskim, bo rzeczywiście rodzina Kosakowskich jest niezwykła, jeżeli chodzi o obecność fotografii. Eustachy Kosakowski, mogą Państwo kojarzyć, że oni byli takim słynnym w pewnym momencie duetem razem z Tadeuszem Rolke, który tutaj zaraz... Niedługo będzie miał wystawę, tak. 21. Tak. Dzień wiosny. Więc to są jakby przyjaciele, którzy są no, kluczowi też dla polskiej fotografii. Natomiast o Eustachym Kosakowskim wiedzieliśmy dużo więcej i dużo wcześniej niż o właśnie Stanisławie Kazimierzu Kosakowskim. Więc teraz tutaj trzeba też tych Kosakowskich zacząć tak umieszczać czy rozdzielać. A tegoż bohatera naszej fotografii poznać bliżej. Tak, no właśnie, więc jeżeli chodzi o Stanisława Kazimierza Kosakowskiego, to warto chyba dodać, że jest to taka późna miłość do fotografii. To jest człowiek wielu pasji, a fotografia to jest ostatnie 10 lat, intensywne 10 lat życia. Więc ta miłość do fotografii na się w sposób niezwykły też tak zamanifestowała. Tutaj rozmawialiśmy z panami z telewizji, na czym to właściwie polegało. Ja do końca nie wiem, szczerze mówiąc, czy jak można w tym wieku tak jak nagle zacząć patrzeć na świat. Natomiast na pewno jest to dojrzały fotograf i on jakby nic nie musi. Więc to jest fantastyczna taka pozycja,
która jakby jest zupełnie no, niespotykana. Większość fotografii z tamtego czasu, czyli z XIX wieku, początku XX, są wykonywane przez rzemieślników, którzy no, po prostu zarabiają i robią jakby takie zdjęcia pod publikę, pod zarobek. Tak? Natomiast Kosakowski eksperymentuje, on się tą fotografią bawi, też sam się jakby widać, że przy tym fantastycznie czuje. Fotografuje się bardzo często w lustrach, w różnych takich miejscach dziwnych, nietypowych, aranżując takie sytuacje rodzinne, więc to dla niego też jest taki rodzaj performansu, dzisiaj byśmy powiedzieli, które z tą fotografią wyczynia. To jest intensywna przygoda, to pan pisze we wstępie do albumu, że ze skutecznością 3 dobrych fotografii dziennie, być może tych prób było dużo. Tutaj we wspomnieniach, które też są zamieszczone we wstępie do tej książki, czytamy, że środowisko, przyjaciele i rodzina niejednokrotnie byli znużeni tym reżyserowaniem, tym fotografowaniem, no bo też powiedzmy sobie szczerze, praktyka fotograficzna to nie było pstryk w tamtych czasach, tak jak dzisiaj, tylko troszeczkę trzeba było się nachodzić, żeby ten kadr ustawić, a potem doprowadzić do tego, abyśmy go zobaczyli. Może to jest moment, żeby odwiedzić laboratorium? Znaczy, takie zdjęcia właściwie są niespotykane, bo on jakby pokazuje sam warsztat, czy taką umowność tej fotografii, więc to jest już na tym zdjęciu widać taki jego dystans do samego tego medium, więc myślę, że to no jest bardzo współczesne takie, ale no w tamtym czasie to było niespotykane. Jeżeli chodzi o tych arystokratów i jakby te kontakty z Litwą, czy z badaczami z Litwy, no to jest bardzo ważne. Tam właściwie taka była moda na fotografię i tych arystokratów fotografujących było no sporo. To jest cały taki właściwie nurt w fotografii polskiej, dzisiaj polsko-litewskiej, europejskiej, światowej. Więc to też jest badane i jestem również szczęśliwy z tego względu, że mamy tę książkę po polsku, bo na przykład Bułhak jest dużo lepiej opracowany przez Litwinów, więc też to tam no, trochę jakby mamy tej pracy jeszcze do wykonania, tak? Ale tych arystokratów on jakby nie był sam. Natomiast rzeczywiście ta jego taka performatywność, czy takie spojrzenie na to medium, czy używanie tego medium jest zupełnie inne od tych fotografów z jego klasy, z tego samego okresu. Co różni spojrzenie Stanisława Kazimierza Kosakowskiego od innych ujęć fotograficznych? Ta zabawa, to, że nie muszę, to, że lubię fotografować, lubię być fotografowany, używam członków rodziny, przyjaciół, po prostu jak niemalże marionetki momentami, ustawiam i to w jakich dziwnych okolicznościach, na przykład w klombie kwiatów. No kto to słyszał? W takich sukniach, tak elegancko, jakieś w krzaczki iść. Tak, to możemy zobaczyć. Jest ta fotografia w wyborze zdjęć pana Adama. A córka niczym sowa w dziupli, tak, na takim ujęciu kilkuletnia dziewczynka otoczona damami dworu. Zobaczymy zaraz te zdjęcia. W zbiorze zdjęć pana Adama jest klomb. Może przewinimy przy okazji oglądając inne zdjęcia i na pewno dojdziemy do tej fotografii. Ja na przykład, co mnie łączy z bohaterem dzisiejszego wieczoru, też jestem mamą fotografującą kilkuletnią córkę, ale przyznam szczerze, że do szafy mojej 5-letniej córki jeszcze nie wstawiłam, żeby ją w takim otoczeniu iście teatralnym sfotografować, a Stanisław Kazimierz Kosakowski jak najbardziej tak. To nie jest klomp, ale możemy to o tym też... Nie, okej. Okay, zróbmy sobie spacer po Wojtkuszkach. Możemy po prostu jedno po drugim oglądać. No i pan wróci do tego wcześniejszego. Tak. Tak, do tego klombu, którego nie ma. Ale jest za to droga i to też jest... Znaczy tutaj te zdjęcia są świetnie wydrukowane, tak? Bo tutaj państwo widzą, że to jest taka trochę niska rozdzielczość, ale... Ta fotografia dawna jednak robi wrażenie też taką jakością tego obrazu, zwłaszcza jak się ogląda te odbitki. Tutaj mamy taką reprodukcję. W każdym razie tutaj państwo widzą, że jakby ustawia, pozuje, jakby bawiąc się perspektywą. To też różne jest, plany, tak. Tak, ale takie, znaczy te zdjęcia są bardzo często surrealistyczne. Właściwie nie do końca wiemy, co tam się działo. Ktoś leży, ktoś siedzi na tych różnych zdjęciach, ktoś w rozkroku, ktoś na baczność. Akurat nie na tym, ale na innych, tak. Więc właściwie takie zdjęcie można byłoby uznać, że jest błędem, tak? Że no jakby zaburza nam tę perspektywę, że coś się, jak bohater drugiego planu staje się bohaterem pierwszego planu, nie wiadomo kto komu tutaj, kto pozuje do tego zdjęcia, więc Kosakowski takich zdjęć ma
bardzo, bardzo dużo. To nie są zdjęcia przypadkowe, tak? Więc on na to zwraca uwagę. Zobaczmy dalej, następne zdjęcie. No tak, to wybrałem, bo tutaj rozmawialiśmy też o takiej dokumentalnej wartości tych zdjęć. To znaczy, to myślę, że dla Domu Spotkań z Historią to jest najbardziej oczywiste, ale tu były takie spotkania o tej fotografii tak arystokratycznej i tam pamiętam taką dyskusję o tym, że w kółko były bale fotografowane, że to była taka zabawa. Natomiast Kosakowski tę fotografię traktował z jednej strony jako żart, z drugiej strony bardzo poważnie, na przykład właściwie inwentaryzując całe swoje otoczenie. Więc ta wartość taka podstawowa, dokumentalna tutaj jest, no myślę, że kluczowa dla historyków, tak? No bo tamte zdjęcie na przykład z tymi ludźmi na drodze, no to nie ma wartości powiedzmy takiej historycznej, tak? Natomiast dzięki zdjęciom tych wnętrz pałacowych, czy to jak rozmawialiśmy o tych nawet widokach budynków, no to jakby bez tych fotografii byśmy nie wiedzieli, jak to wyglądało, więc to jest kluczowe. Natomiast tutaj zwracam Państwa uwagę, bo no to jest ciekawe, jak on patrzy na coś zupełnie taki denny temat, jak fotografowanie ściany w domu, więc to też Kosakowski robi. I tutaj myślę, że jest ciekawa taka zmiana właśnie, która zachodzi w XIX wieku, kiedy to malarstwo ustępuje fotografii, tak? I jak już nie chodzi o malarstwo, o galerię obrazów malowanych, tylko te zdjęcia właśnie zwracają naszą uwagę i też uwagę Kosakowskiego. Natomiast dla jego klasy to nie było oczywiste. Jakby zdjęcia czy fotografia była traktowana raczej z góry jako coś, co niszczy sztukę, co jest dla, no tak trochę dla plebsu, dla mieszczaństwa bardziej niż dla arystokratów, którzy na przykład jednak preferowali te obrazy zamawiane u artystów, malowane i potem wieszane na ścianie. W tym albumie jest też jedno albo nawet dwa zdjęcia, które pokazują to przejście, kiedy fotografowany jest proces malowania, prawda? Zebrało się towarzystwo w salonie, pani maluje, ktoś pozuje, a to wszystko portretuje Stanisław Kazimierz-Kosakowski. To jeszcze przez tą winietę widać, jak on jednak troskliwie to wszystko robi. To potem zobaczymy to atelier takie wojtkuskie. Więc ta miłość do fotografii też oznaczała takie przyjęcie całego tego warsztatu. Tutaj Państwo widzą zarówno te świetne takie zdobienia, też te medale, które są wymieniane, ale jakby nie chodziło o to, żeby się popisać, czy żeby więcej zarabiać dzięki tym, żeby sprzedać. Tak? To wszystko była pewna gra. Tak? Jakby Kosakowski tego nie musiał robić oczywiście. Tak. Wszystko. Całe dzieciny, cała szafa otwarta z pieluszkami, jakbyśmy to powiedzieli współczesnym językiem, tak. Prawda? Z kołyską. Tak. Czy możemy poprosić trzeci mikrofon tutaj do pierwszego rzędu? Bo ja myślę, że będzie cennie od czasu do czasu zapytać osoby, które jakby z tymi zbiorami spędziły dużą część swojego życia. To nie są te sale balowe, to nie jest tylko ta reprezentacja, uroczystości rodzinne, jakieś najważniejsze, tylko rzeczywiście dzień po dniu taka fotografia w życiu codziennym. Dzisiaj jest to rzeczywiście obecne, ale wówczas to było jednak no, niespotykane. Ja tutaj widzę taki duży zmysł reporterski. Sama jestem reporterką wprawdzie radiową, nie rejestruję obrazów, ale dźwięki, ale ducha reportera naprawdę widzę na tych zdjęciach i jestem pełna podziwu. Do laboratorium idziemy tak, teraz? Zobaczmy kolejne zdjęcie. To jeszcze nie ten moment. No tak, to są takie zdjęcia trikowe. To też myślę, że jest piękne w tym zbiorze, że są takie fotomontaże, które no, są też zupełnie niespotykane, bo jakby bawi się tym medium wycinając, klejąc, kopiując, robiąc takie też fantastyczne podróże, które nie miały miejsca, albo właśnie multiplikując siebie, czy tak jak tutaj Państwo widzą w takich. Jest to taka zabawa właściwie tym przedstawieniem, bo no, fotografia oczywiście tutaj nie jest od dokumentacji, od przedstawienia tego, jak było, tylko jakieś fantazji, które właśnie Kosakowski miał, czy takie żarty, które sobie robił. A tutaj mamy sytuację, proszę mnie poprawić, dziadka z wnuczką, tak? Z córką, przepraszam. Z wnuczką, też tak mi się wydaje, że z wnuczką. No to wiemy z najlepszego źródła. Bo zaraz sprawdzę podpis, ale też mi tak utkwiło w pamięci, że to chyba wnuczka. O, to jest
A jednak. Jest to rodzinny spór. Chodź tutaj. To chyba nie jest jednak Jadwiga. Ale są trzy, to można być różne. Robimy teraz konkurs, kto szybko odnajdzie to zdjęcie w albumie, no bo tam jest podpisane. Ale podpis też może być kontrowersyjny. Dobrze. Okej. Okay. No to zobaczmy na spór mamy rozwiązany. Mniej, zostawmy mniej tak. Kontrowersyjne będzie. No właśnie, więc jeżeli chodzi o te wnętrza, no to powiedzmy, że jakby to może nam się dzisiaj wydawać naturalne, że jakby właściciel domu fotografuje sobie swoje pokoje, czemu nie i tak dalej, tam szafa otwarta, czy... Ale te zdjęcia, które robisz w obejściu, no są zupełnie niezwykłe. Znaczy to się już naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza, żeby ktoś chciał na przykład iść, tracił czas, materiał fotograficzny, pieniądze na fotografowanie na przykład chłopów w polu, więc przy pracy, tak? Więc to... jest taki stały motyw w tej fotografii Kosakowskiego i to jest właśnie coś, co na przykład odróżnia go od tych innych magnatów, czy którzy fotografowali, ale bardzo rzadko zdarzały się zdjęcia w takiej ilości, jak Państwo widzą, bardzo proste, ale też piękne i też jakby jeżeli chodzi o to przedstawienie tego świata, którego już nie mam, to nie chodzi tylko i wyłącznie o świat tego ziemiaństwa, ale też jakby o to, jak funkcjonowali wówczas ludzie. No i tutaj jeszcze jest takie emocje, to spór powrócił, bo ja też odnalazłam to zdjęcie. Tak, ale tu już nie wiemy, kto jest. To są właśnie anonimowi chłopi. I to jest wspaniałe, że on też jakby poza tę rodzinę wychodził. Zobaczmy dalej. To jest jeszcze oczywiście taki wątek klasowy, tak? To znaczy to jest ten pan, który fotografuje jakby swoich chłopów, czy ludzi z tego dworu, więc oni pozują, ale też Państwo widzą, że oni jakby są przyzwyczajeni częściowo, czy nie są zaskoczeni, nie są, nie na tych wszystkich zdjęciach są na przykład tacy sztywni, jak to się zdarzało wielokrotnie na tych fotografiach XIX-wiecznych, które jednak wymagały takiego pozowania, więc widać, że tam te relacje jednak były bardzo, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że demokratyczne, ale jednak on no musiał był tam być tam jakoś, powiedzmy, lubiany czy rozpoznawany jako ktoś, przed kim można się tak, nie trzeba właśnie się spinać. Więc to jest też takie zdjęcie, które bardzo lubię z tymi takimi indykami, to chyba są takie indyki, prawda? Indyki, no tak. Właśnie, teraz już rzadko spotykane, ale więc taka sytuacja, tak? I fotograf tutaj na środku tego, w tym błocie, w tym pewnie jakimś niezaciekawym klimacie fotografuje, uznaje, że coś takiego też jest ciekawe dla niego, dla jego atelier Wojtkuskiego. Można sobie wyobrazić, ja lubię czytać twarze osób fotografowanych, że panie myślą sobie, ach, hrabia znów fotografuje, no dobrze, no, pozujemy. No. No tak, miał fantazję, to na pewno. Tak? Tak. No raczej tak, znaczy to jest, nie ma tutaj z nami właśnie, rozmawialiśmy, że tego nam trochę brak, takiego wsparcia technicznego, bo tutaj znaczy te kamery były stosunkowo już lekkie w porównaniu do tych wczesnych XIX-wiecznych aparatów, ale tam Państwo będą jeszcze mogli zobaczyć, jakich aparatów używał, więc robienie zdjęć zdarzało się z, można było już robić, na przykład był ten Kodak Brown już nawet w tym czasie zaczął się pojawiać, natomiast on raczej używał takich aparatów, które no, wymagały jakiegoś wsparcia, tak? Niekoniecznie to musiało być. Znalazłam ten fragment. Pan Krzysztof, którego nam tutaj tak bardzo brakuje, we wstępie do albumu pisze, że z zachowanego listu Józefa Krajewskiego wynika, że ostatnim nabytkiem był właśnie lekki aparat z migawką roletową bez statywu, więc większość jednak powstawała z aparatem na statywie, a ostatnimi czasy udało się nabyć, i to już naprawdę w końcówce, 1904 rok przybył ten aparat z Włoch. Tak, zobaczmy kolejne zdjęcie. Często gdzieś go widać, nawet na dalszym planie, w lustrze z tym aparatem. To już jest reporterka w czystej postaci. Tak.
To poprzednie to... On zaczął od 1894 do 1905, to jest tylko 10 lat. Także no, to jest końcówka wieku. To jest taki przełomowy okres fotografii, gdzie rzeczywiście te aparaty, właśnie Kodak wtedy zaczął produkować na początku XX wieku, one zaczęły się bardzo zmniejszać i też stawały się lekkie, te klisze były bardziej światłoczułe, więc nie trzeba było czasem już używać tych, można było wyjść w plener, fotografować na przykład przy dobrej pogodzie, no ale jednak on miał na tej Litwie, Litwa to nie była, nie był to Paryż czy Nowy Jork, więc też tam to docierało, ta technika z jakimś opóźnieniem. Zobaczmy to następne zdjęcie. O, tak, no też, znaczy reporterka, no tak, tylko że wtedy nie było reportażu, tak, są takie właśnie zdjęcia. To nawet, współczesne określenie. Tak, bo fotoreportaż pojawił się też na dobrą sprawę po I wojnie światowej, był już publikowany w prasie, natomiast przed to raczej nie było takich form. Nawet gdyby zrobił takie zdjęcie i dał je do prasy, nikt by tego nie przyjął, bo to nie jest, to nie było interesujące, więc nawet te fotoreportaże, które są drukowane, one mają taki charakter, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że taki trochę taka gala, tak, że wszystko jest ładne, wszystko dotyczy jakichś wybitnych osób, czy z epoki, czy jakichś takich wydarzeń kulturalnych albo katastrof, natomiast normalne życie nie było tematem dla prasy, ani tym bardziej dla właśnie tych fotoreporterów. Więc tutaj Państwo widzą, że on jakby już wychodzi, jakby idzie jeszcze dalej, tak? Czyli to już nie są chłopi i chłopki, którzy go znają, tylko jedzie na taki targ koński, no i to są zupełnie niezwykłe twarze, tak? Bo on tam właśnie się rozstawia i robi to zdjęcie no już ludziom, którzy spoglądają na niego trochę jak na rzeczywiście takiego wariata, który taką sytuację uznaje za ciekawą, poznawczą. Więc ja myślę, że to też jest jakby świadczy o jego geniuszu. Tutaj mnie pytano, czy te fotografie są, to ci panowie z telewizji zawsze chcą wiedzieć, dlaczego to jest ważne, i czy to jest, a najlepiej, dlaczego to jest ważne jakby na świecie, czy to jest ważne tylko dla Litwinów, czy to jest ważne dla Litwinów i Polaków, czy dla Europejczyków, a najlepiej tak... Żeby Amerykanie się też tym zachwycali i prowadzili to badania. Się... Mnie też pytano, czy coś zrobimy, żeby był znany na świecie. No, tak, ale myślę, że on zrobił właśnie przed takie zdjęcia, które sprawiają, że to jest intrygujące też dla osób z zupełnie innych obszarów kulturowych, jak wyglądały takie targi, czy takie twarze, tak, też tych ludzi. Zobaczmy dalej. No tak, i tu jest ta jego pracownia, która jest wystawiona. Pracownia w świetle dnia, to ciekawa okoliczność. I cały proces fotograficzny też rozpisany na drużynę hrabiego Kossakowskiego. Tak, więc tutaj pan Krzysztof to świetnie opisał, jakby co jest czym, bo on się zna na tej technice doskonale, ale dla mnie na przykład, i to jest taka fotografia, która była na okładce, jej wariant tego poprzedniego albumu wydanego na Litwie, bo ona właśnie pokazuje taki zmysł, czy takie myślenie fotografa o fotografii, tak? Czyli zamówił sobie ten sprzęt, on przyjechał najprawdopodobniej, miał go zainstalować w ciemni, ale jeszcze chciał pokazać, jak to wszystko funkcjonuje, tak sobie sfotografować i zobaczyć całą fotografię od początku do końca, kiedy ona jakby wchodzi z tamtej strony w ten cykl wywoływania, płukania, odbijania, na samym końcu potem suszenia i jest pokazana już jako portret, który wisi tam z tyłu. Oczywiście jest to też fantazja, bo nie jest to ciemnia. Ciemnia też była przez niego fotografowana, co ciekawe, ale tutaj chciał jakby pokazać, możemy sobie wyobrazić sytuację, że to wyjaśnia tam rodzinie, na czym polega tak. Fotografia. Przy czym to też jest interesujący wariant zdjęcia właśnie z tej okładki, gdzie są też osoby postronne, bo na tym takim kanonicznym obrazie był tylko on z tym Dudą, z tym Pomagierem, z tym chłopcem też anonimowym i tam właśnie z tym swoim Krajewskim, który był tym rzemieślnikiem przez niego wynajętym, żeby kontrolować, żeby go nauczyć też tego procesu
fotograficznego, więc tutaj te panie jakby weszły w kadr i też się znalazły, też jakby dla niego to było w porządku, żeby takie zdjęcie zrobić. Ale to jest inscenizacja niemalże teatralna, bo żeby te wszystkie sprzęty dobrze było widać, proszę tak. zobaczyć, jak stół jest ustawiony, tak bokiem, podparty troszeczkę cegłami tam na podwyższeniu, dbałość o detale, torba fotograficzna, no musi być, album fotograficzny już, który wydaliśmy, jak najbardziej, jak wszystko, to wszystko, pokazujemy całe królestwo, prawda? Też taki właśnie temperament teatralny, performerski, ale też to, że pozwala nam zajrzeć do tak zwanej kuchni, za kulisy, nie, to jest właśnie i we wnętrzach pałacu, i tu w przypadku laboratorium, i też przy tych zdjęciach pozowanych, czyli przecież on często też pokazuje, jak ludzie się dopiero szykują do pozowania, tak. jakie jest tak naprawdę tło, jak się trochę dalej odejdzie, czyli cały czas się też bawi tym. Tak. To jest jeszcze ta praca, tak? Bo ta praca jest tutaj rozłożona w sumie na czterech mężczyzn, czyli Kosakowski jest z tej prawej strony, tam stołu. I to jest taki proces, który on jakby też zorganizował, jakby tę taką trochę fabrykę fotografii, czy to atelier fotografii Wojtkowskiej, więc są ci jego tacy pomagierzy, ale oni pełnią, oni są nawet bardziej widoczni niż on jako ten autor, który jest na sam końcu, co też jest w sumie świetne, że on jakby tych ludzi tam tak prezentuje. Najlepszy jest ten Duda, on nie był zbyt duży, nie pamiętam, co tam się do końca stało, czy to jakaś choroba, czy taki rodzaj kalectwa, ale też tak na poważnie, tak, jakby tutaj pozuje w tej pracy, która została mu przydzielona do wykonania. Mhm. Zobacz. Panie też wydają się dobrze bawić przy tym całym procesie, chociaż w notatkach syn Jan Eustach Kossakowski pisał, trwało to bardzo długo i potwornie zawsze wszystkich nużyło. No, ale może nie zawsze, jak widać na tym zdjęciu. Mhm. Kolejne zdjęcie poprosimy. No tak, te portrety są genialne. To jak Państwo widzą, jest taka sytuacja typowa, nietypowa, bo też Kossakowski bardzo często aranżował tak te zdjęcia, żeby samemu się tam objawić gdzieś w którymś miejscu, żeby trzeba było go odnaleźć. Więc to są portrety jego, przez niego robione, ale też jego jako fotografa. To takie zagadki, znajdź mnie na obrazku. Natomiast też jest ciekawe to, że on nie mówił na przykład ludziom, czy bardzo dużo zdjęć wykonywał z zaskoczenia, czyli one właściwie możemy sobie wyobrazić, że były skazane na niepowodzenie, czyli właśnie ktoś się odwrócił, ktoś się gdzieś przechylił, nie jest widoczny i to też go, on to akceptował, to właściwie bardziej takie fotografie lubił jako naturalne, czyli na taką fotografię żaden rzemieślnik by sobie w życiu nie pozwolił, bo wszyscy muszą być na zdjęciu widoczni dobrze, tak? Więc dla Kossakowskiego to nie było istotne. Tutaj Państwo widzą, że właściwie tylko jedna osoba z tych fotografowanych z tej pierwszej grupy patrzy w obiektyw, podczas gdy w obiektyw czy przez to lustro patrzą tam jakby ci właściwi bohaterowie tego zdjęcia, więc taki portret czy autoportret w lustrze. Zabawy z lustrem plus lustrzane odbicia wody to jest taki bardzo charakterystyczny motyw dla tych fotografii. Tak. To bardzo nowoczesne właściwie. Zobaczmy następne. Mhm. No to pomyślałem, że wybiorę, bo w sumie też, że nie tylko te Wojtkuszki. I jest sporo tych zdjęć. One są, znaczy to nie są jego najlepsze zdjęcia, ale jednak też fajnie, że je zrobił, tak? Bo to jest taka znów zwykła ulica prowadząca do nas tutaj. Jesteśmy i też możemy zobaczyć, jak to się zmieniło, więc pomyślałem, że to ładna fotografia. Mhm. Zobaczmy dalej. No, to jest też piękna fotografia. A jakby takie zdjęcia w zdjęciach, kolejne takie odsłony i też taka kotara, która zaznacza tę umowność jakby całej tej sytuacji, no to jest świetne, tak? Mamy jakby zdjęcie, które pokazuje jeden profil, drugi profil, nie pokazując osoby wprost, tak, en face. A tam jeszcze jest cień postaci i zagadka, którą też pan próbuje tak. rozwiązać. Czy pojawił się przypadkowo? Chyba nie, znając jednak skuteczność fotografii Kossakowskiego. A więc to jest ciąg dalszy zabawy, znajdź mnie na fotografii być może. Mhm. Tak, ale też piękne są te stroje. Znaczy on był rzeczywiście wrażliwy na te, ale szukał takiej naturalności, która zwykle te fotografie XIX-wieczne są, czy taki początek XX wieku, one są bardzo sztywne, więc jego
Mam taki ten świat, który rzeczywiście został uchwycony, czyli on czekał nie na to, jak ktoś się tam usztywni i będzie dobrze pozował, tylko właśnie jak się już zrelaksuje i wtedy on to zdjęcie zrobi. Natomiast tutaj, no moim zdaniem, bardzo, bardzo dobra jest ta fotografia, jeżeli chodzi o wydobycie na przykład tego profilu. Taki, zobaczmy dalej. To jest taka śpiewaczka operowa zresztą. No tutaj to chciałem tę fotografię też pokazać trochę jako taki, powiedzmy, nie wiem, czy ma pan też następną, możemy zobaczyć kolejną, bo one są chyba dwie. Tak, gdzie właśnie jest ten moment z wiwatem, tak, i potem jednak jest to odsłonięte i ta sama jakby sytuacja już jest właśnie zdemaskowana, tak, gdzie on też wie, że okej, zrobię taką fotografię oficjalną, gdzie ten wózek będzie przesłonięty, ale też mogę potem pokazać jakby jak to życie wyglądało. I to tło też jest... No, państwo się domyślają, że generalnie fotograf raczej zadaniem było skadrowanie tak, żeby tło wypełniało w 100% kadr, więc on zawsze szukał tego odejścia, żeby pokazać coś więcej, jakby tę fotografię tak zdekonstruować, dzisiaj byśmy powiedzieli, czy obnażyć. W różnych sytuacjach się właśnie to tło pojawia, na którym jest pałac Wojtkuszka, tak, który jest zrobiony, stoi przed pałacem Wojtkuszka. Tak, więc no te kolejne takie poziomy to jest też współczesny taki wymiar. Jest też takie jedno zdjęcie po prostu z białym tłem, które nic nie pokazuje i też nie jest wykadrowane tak, żeby nic więcej nie było widać, więc ja się zastanawiam, czemu to białe tło służy. No po prostu jest elementem teatru Stanisława Kazimierza Kossakowskiego. Tak, zobaczmy dalej. Tak, znaczy ta fotografia powinna być po tym targu, bo tu też państwo widzą, jaka jest ta różnica klasowa, jak one były wtedy wyraziste, tak, i to jego pojawienie się tam no, było czymś zupełnie niezwykłym, tak, że on nagle chce sfotografować te niższe klasy, tak, jakby ta przepaść była wtedy jednak kolosalna, więc to przejście jakby na drugą stronę za pomocą fotografii było czymś bardzo, bardzo nieoczywistym. I pamiętam tą dyskusję o tej fotografii arystokratów, gdzie to był problem, gdzie rozmawialiśmy o tym, że ten świat właściwie fotografowany w większości z tych albumów arystokratycznych pokazuje tylko i wyłącznie uprzywilejowanie, relaks w czasy, bale i tak dalej. Więc Kossakowski absolutnie tutaj odstaje, właśnie wjeżdżając na przykład w taki tłum tych sprzedawców koń, czy handlarzy końmi, czy Żydów na targu, czy spotkanych, którzy przychodzili też do niego, to wszystko fotografuje. Zobaczmy dalej. No tak, to są też przepiękne zdjęcia, właśnie, jak to było, portret? Portret wnętrza lasu. Tak. Czyli taka fotografia właściwie, która nie powinna się też była nigdy wydarzyć, bo to jest żaden temat w sumie, tak? W tym czasie, prawda? W tym czasie lasów nie fotografowano. Ale... Znaczy jako tło, tak, dla jakichś grup romantycznie ustawiony. Ale i to bardzo rzadko. Natomiast u Kossakowskiego ta taka wrażliwość na przyrodę, czy na taki otaczający go świat jest niezwykła. Ja też jakby znów tutaj poszukuję takich kadrów, które sprawiają, że na przykład ciężko jest nam na pierwszy rzut oka zobaczyć, o co chodzi. Tak? Są te odbicia. Gdzie ten las się zaczyna, który jest rzeczywisty, tak, który gdzie nie. Gdzie się kończy i to są bardzo piękne fotografie, no zwłaszcza w tych odbitkach, tutaj państwo to widzą na reprodukcji. Zobaczmy ale dalej. Zdjęcia lasów zostały docenione w tamtych czasach i nagrodzone medalami, tak, na wystawach, tak, fotograficznych, więc faktycznie musiały być dużym odkryciem. Znaczy chyba też taką techniczną dużą, tak, umiejętnością, tak, podejrzewam. Tak, absolutnie, no, są mistrzowskie, znaczy takie zdjęcie jest jakby trudniej wykonać jeszcze, tak, czyli to jest ze względu na pomiar światła, czyli to odbicie ma jednak ma tutaj znaczenie też jako takie pokazanie takiego mistrzowskiego warsztatu, to jest tak, czyli w tych zawodach powiedzmy, on tutaj startował i wygrywał te medale. Zobaczmy dalej. Tak, no to jest też wspaniała fotografia, gdzie jest po prostu droga i nic, droga, las i Kossakowski, który to fotografuje. Zobaczmy dalej. Wszystko. Okej, okay, to jest mój folder.
A jeszcze bez, niech pan coś powie o tym zdjęciu z okładki, bo my jesteśmy... A ja je wybrałam, to zaraz do niego dojdziemy, tak. Zachwyciło mnie pod względem kobiecym, modowym i każdym innym, o którym być może pan Adam za chwileczkę opowie. Ja jestem zachwycona tymi fotografiami. Jak dostałam ten album do łapki, to cały weekend z nim spędziłam i też wybrałam kilka zdjęć, które chciałabym państwu zaprezentować, które wspólnie obejrzymy. Numer jeden to niech będzie zdjęcie, które podpisaliśmy do Żynki. Zachwyca mnie ono rozmachem i nawiązuje do tego, co pan Adam mówi. Zaraz je zobaczymy w katalogu Urszula. Szanowni państwo, ja policzyłam, tu jest 160 osób i pies. I 160 osób, które są w mniejszej, ale w zasadzie większej, ale jednak ostrości. Jedna osoba jest poruszona, pies w ogóle też grzecznie pozuje. Zastanawiam się, ile mogło powstać ujęć do tego ujęcia, ile czasu trwało to ustawianie. Tu są malutkie dzieci, mnie jako mamę to szczególnie wzrusza i one wszystkie po prostu zastygły. Nie wiem, jaki to cud się wydarzył przy okazji fotografowania tego zdjęcia. No tak, ale on jest też świetny, bo to kadrowanie jest takie, no pies jest odwrócony, to jest oczywiście żart, ale też okno otwarte, takie detale, które go interesują, mógł to zupełnie inaczej skadrować. Ktoś się przewiesza przez ramę balustrady, ktoś pozuje na baczność, ktoś z dzieckiem na ręku. Dzieci w ogóle, jestem zachwycona, w karnym szyku stoją, wszyscy starają się patrzeć też w obiektyw, a to jest... Prawda? Sam autor, tak. Mhm. Czyli prawdopodobnie zdjęcie to wykonał pan Krajewski. To jest taka ukryta troszeczkę postać w cieniu. Mnie fascynuje, nie wiem czy w rodzinnych przekazach, czy pani Anira wie więcej o... To też chyba był człowiek pasji, nie tylko rzemieślnik, tak mi się wydaje. Jeżeli jestem przy głosie, chciałam pierwszą rzecz bardzo ważną załatwić. Chciałam zwrócić... Wnuczka czy córka? Tak. Chciałam powiedzieć, że Anna Kosakowska dokonała odkrycia, że to zdjęcie, co do którego ja miałam taką pewność, przedstawia jeszcze inną osobę. Nie wnuczkę i nie córkę? Zaraz Anna powie. Ja bardzo przepraszam. Muszę powiedzieć, że Anna ma rację i prosimy, żebyś powiedziała, kogo przedstawia to zdjęcie. Ale doszłyśmy do jednego zdania. To jest jego synowa, Maria Józefowa Kosakowska. No tego się nie spodziewałam. Tak, to jest jego synowa, Maria Schodkiewiczów Kosakowska, Józefowa, tak, prababcia Krzysia, czyli babunia mojego męża. Ona była niesłychanie pobożna, przyjaźniła się osobiście z Panem Bogiem, mówiła, że dożyje 100 lat i umrze w Rzymie. I tak umarła w Rzymie, mając 90 chyba 7 lat. Także brawo. Słowa dotrzymała. Tak. A rozumiem, że to odkrycie zadziało się teraz podczas naszego spotkania, bo tu jeszcze jest podpisana wnuczka. Tak. Także no takich zagadek i odkryć czeka nas jeszcze więcej. I teraz tylko szybciutko powiem, że wielokrotnie w fundacji pan Krajewski jest wspominany, zwłaszcza przez Mateusza Klemperta, który doskonale zna ten materiał, ale też jak widać czasami nie do końca. Przygotowywał podpisy, ale nie wszystko jest jasne, dlatego takie błędy. I toczy się spór właśnie kto jest autorem zdjęć, które może robić ktoś inny. W dzisiejszym kinie nie ma problemu, mówi się szwękier, my sądzimy, że pan Krajewski powinien być wspominany przy każdej okazji. Stworzyli wspaniały duet. Tak, i Kosakowski też Krajewskiemu zapisał później. Cały sprzęt fotograficzny. Proszę, tak? Ten, który płucze, tak? Ten chłopczyk jest na psach. Tak, tak jest. Wszyscy są w butach, a on jest na psach.
Tak. Tutaj też dużo dzieci jest na Bosaka. Ja chciałam go dorzucić, że o ile pamiętam, nawet w albumie jest to drugie zdjęcie, gdzie oni właśnie dopiero się zbierają, żeby pozować. Także to są zawsze też ta sytuacja pozowana i coś przed czy po, tak trudno powiedzieć. Z mojego wyboru, oczywiście nie mogłam tego wyboru nie dokonać, jest cały katalog zachwycających mnie zdjęć zatytułowanych Jadwisia. Na kilku zdjęciach bohaterka ma tyle lat mniej więcej co moja córka, ale tak jak wspomniałam na początku, nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby ją w szafie umieścić i tak piękne zdjęcie zrobić. Zachwycająca mała bohaterka, z jaką cierpliwością, z jaką piękną miną pozująca. Ciekawe, czym jest kuszona, jakimi słowami, żeby tak grzecznie wytrwać na posterunku? Zadowolonej miny to nie ma. A tutaj ja w pierwszej chwili, możemy jeszcze wrócić do tamtego zdjęcia, myślałam, że to jest lalka. Pamiętam z domu mojej babci takie porcelanowe, może nie porcelanowe, ale tak wyglądające lale. Myślałam, o, duchy do nas też przyszły na spotkanie. Ale to jest Jadwiga, a laleczka pozuje obok. Byłam bardzo pod wrażeniem, jak odkryłam, że ona zmarła mając 18 lat, z tego co pamiętam. Ktoś tak bardzo ją tutaj utrwalił na tych zdjęciach, nawet jeżeli to może było dla niej trudne czasami. Tak. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy całego archiwum. Być może jest to najczęściej fotografowana bohaterka ostatnich lat, bo to chyba też najmłodsza córka, tak? Więc jakby jej dzieciństwo przypadło na ten intensywny czas fotografowania. Zdjęcie w wannie, też zrobiłam takich mnóstwo i też cierpliwość jest niezwykła. I jeszcze z krasnalem, no krasnal dodaje uroku temu zdjęciu. Ja jak fotografuję swoją córkę, a przecież możliwości fotografowania w obecnych czasach są niebo a ziemia między tym, co było. Bardzo często nie udaje mi się złapać mojej pięciolatki. Zdjęcia są poruszone, chociaż robię je w ułamku sekundy. Te są po prostu doskonałe. Co chyba zawdzięczamy również modelce. No to jest, łapie mnie za serce w każdym momencie to zdjęcie. I tu jest cała sekwencja. Tu już Minka nie jest zbyt zadowolona. Tato, już przestańmy. Ale lubię się chyba przebierać, lubię pozować. Urocze. Tu już jest cały teatr. No i ta na drzewie w ostatniej chwili sobie przypomniałam o tym zdjęciu, którego nie było na wystawie i chciałam, żeby się znalazło w albumie. Nie możemy go teraz pokazać chyba, ale jest takie zdjęcie, gdzie właśnie Jadwinia siedzi, jaka leśna boginka. Też zaraz będzie, a będzie. Tak, ja wybrałam wszystko z Jadwisią, tak. To wszystko. Nie ma, no to być może jest w folderze obok. Nie zaznaczyliśmy tego zdjęcia, ale też na pewno jest. To przejdźmy do portretu z okładki, bo znaczy, ja też wybrałam to zdjęcie, a chyba pani chciała nawiązać, tak, do niego. Znaczy z tymi dziećmi, no to w jakiejś mierze można powiedzieć, że to jest naturalne, tak? Natomiast w tym archiwum, to co jest niezwykłe, że Kosakowski też animuje, że tak powiem, właśnie tutaj zostało powiedziane, że pobożne damy, które są bardzo już no, w takim wieku, na pewno nie są dziewczynkami i też widać wtedy, że on musi się napracować, żeby pewien efekt osiągnąć i to jest może nawet ciekawsze, bym powiedział, od tej strony, bo takich no, są to dużo chyba bardziej takie wymagające modelki i zwłaszcza wiedząc o tym, że te zdjęcia, które Kosakowski robi, one nie będą najprawdopodobniej najpiękniejszymi ich portretami, bo jemu nie zależy na tym, żeby one wyszły dobrze. Więc tam jest cała taka seria pięknych takich właśnie przypominających malarstwo holenderskie portretów też starszych osób, które są no zupełnie niesłychane. I to chyba nawet większym wyborze są w tym albumie litewskim pokazane. Tak. Portretów głównie, tak, ten najnowszy. Tak, tak. I tam właśnie też jakby portrety tej rodziny, która jest świetnie właśnie przez to jakby widoczna czy opisana, no ale też zaskakujące, no bo dzieci są, też mam syna, też go fotografuję i też tego nie lubi, natomiast
rzadziej się zwraca jednak uwagę na przykład na 90-letnią babkę niż na tam powiedzmy 5-letnią wnuczkę. Więc Kosakowski jednym i drugim nie przepuszczał. Odnaleźliśmy to zdjęcie na drzewie Boginki Leśnej, więc je poproszę, zobaczmy, jest naprawdę wyjątkowe. O. No kto by wpadł na taki pomysł, żeby tak oto dziecię sfotografować? Zresztą plus cały ten dwór Jadwigi, tak. Czyli panie, które się zajmowały nią. Tak, tak, no, znaczy jeżeli chodzi o te fotografie kobiet, no to on, tak już powiedziałem, bardzo dużo uwagi im poświęcał i to są takie bardzo naturalne też portrety, więc w tym sensie są współczesne i bardzo odstają od tego, co się działo w tym czasie, czyli tym, na tle tych takich oficjalnych zdjęć, trochę wymuszonych, atelierowych, one są jednak, no wyprzedzają epokę dosyć konkretnie, więc możemy to pokazać właśnie okładkowe, może pan tą fotografię włączyć, która przed chwilą była? Wracamy do tego zdjęcia pani w bieli, czerni, w paskach. To właściwie staje się taką abstrakcją, prawda? Gdzie już nie ma. Bo śledząc historię portretu, to jest czas, kiedy jesteśmy usztywnieni na tych zdjęciach, ale raczej patrzymy prosto w obiektyw, prawda? Nie ignorujemy fotografa, skoro już przyszliśmy do niego po portret. A tutaj mamy jakąś zupełnie niezwykłą sytuację. No tak, ale też wie, że on dbał o te szczegóły. On, znaczy to jest może też taka jego taka klasa mistrzowska, tak? Że jednak tu jest ta szachownica, jest też znów to tło, które kontrastuje z tą ziemią, więc jest cała taka sytuacja znów, która sprawia, że fotografia jest no niezwykle jakby oryginalna, zarówno jeżeli chodzi o portret, ale też o taką jego, o takie wyczucie, no bo on nie był artystą, natomiast miał niezwykłe obycie i też takie spojrzenie, można powiedzieć, które było no, świeże. Też musimy pamiętać, że był mężczyzną w kwiecie wieku, więc to znów musiało tak do niego powrócić, taka młodość, czy taka, entuzjazm. Taki entuzjazm, tak. No, to chyba jest dobre słowo. Przepraszam, ja tylko chciałam powiedzieć, że się zastanawialiśmy właśnie, jakie zdjęcie na okładkę, bo zdjęciem takim czołówkowym wystawy była właśnie ta droga, którą pokazywaliśmy na początku, ale chcieliśmy jednak pokazać bliższy kadr, żeby pokazać jednak to, co było taką wielką siłą, to są te portrety, tak, jego, a ten, no ten po prostu jest tak mocny, nowoczesny, kojarzący się właśnie z jakimiś nowszymi czasami. Taki kubistyczny, tak, no nie wiem, no jest po prostu przez to, że miał ten pomysł, żeby narzucić na nią ten szal w czarno-białe paski, to jest bardzo mocne. Troszeczkę się jednak tego lękaliśmy, jaki będzie efekt końcowy, ale myślę, że ono się sprawdza, bo po prostu ma coś przyciąga magnetycznego, wzrok, tak, przyciągającego. Ja też wybrałam dwie fotografie grupy i pary pozującej na drabinie. Ja nie wiem, czy to była normalna praktyka w tamtych czasach, ale wydaje mi się, że ustawić bohaterów na drabinie to było coś niecodziennego, więc może możemy te dwa zdjęcia... No proszę. Jeszcze chłopcy to okej, okay, ale proszę zobaczyć, kto się tu wdrapał na drabinę. Jestem pełna uznania. Na profilu facebookowym Domu Spotkań z Historią został ogłoszony konkurs, który po prostu spotkał się z reakcją niesamowitą. Zaproponowaliście państwo, aby facebookowiczom, żeby poprosić, aby w dymki wpisać jakieś dialogi. Powstały naprawdę niezwykłe dialogi. Jeżeli państwo mają jakiś pomysł, co można by włożyć w usta tej pani albo temu panu, to bardzo proszę się podzielić z nami. Znaczy, jeszcze wrócę do tego zdjęcia, bo ja myślę, że to jest super wybór, bo rzeczywiście to musimy pamiętać, że wtedy nie było sztuki abstrakcyjnej nawet, prawda? Czy to jest w ogóle wyprzedza też taką epokę, no nie tylko jeżeli chodzi o fotografię, ale też o to, co ludzie widzieli, czy jak widzieli świat. Więc właściwie jest to portret
Ale jest to no właśnie taka portret artystyczny, nie wiem jak to nazwać, właśnie taka sztuka fotograficzna. Mocna kompozycja, tak. Nie? Właśnie nie wiadomo, czy ważniejsza tak. jest twarz, czy w ogóle ta bryła taka jest bardzo mocna. No tak, ale też on właściwie fotografuje ją z boku, ona to właściwie jest żaden portret, to jest nieudany portret, bo jakby według tych reguł epoki, więc można powiedzieć, że on w jakiejś mierze był takim outsiderem, czy trochę ten entuzjazm sprawił, że fotografia odstaje, ale też dzisiaj, że ona bardzo dobrze przeszła taką próbę czasu. Więc też ci Litwini nasi wspaniali, że oni to odkryli, bo tam ta kultura fotograficzna też jest genialna. Oni właśnie tak inaczej widzą trochę ten świat, więc ja myślę, że to jest też o takim geniuszu tego miejsca i tego... Może najważniejsze to jest światło, Wojtkuszek, tak. O czym on sam tak. pisze. Tak, światło to też jest... Co to jest w tym świetle, cytowanym zresztą też we wstępie do książki? Trzeba pojechać i zobaczyć, inaczej nie da się tego odkryć. Jakkolwiek część tych zdjęć, bardzo dobrych, również portretowych, była robiona w Warszawie. I też są chyba z Warszawy, panie Marcinie, tak, prawda? Tak, więc o tym też warto pamiętać, że też jest ciekawe światło. Jak, można fotografować jak Kosakowski. Także... nie wiem, czy Państwo mają jakieś... Może teraz Pana Pawła poprosimy, bo obieca... No ja tylko dodam, że po Prowansie też malarze widzieli swój pejzaż inaczej. Po Prowansie. Gdzie jest Pan Paweł? Chciałem... Pana Pawła poszukujemy. Chcieliśmy zapytać... Bardzo nie chciał, żebym go wzywał do, tutaj, do mikrofonu, więc mógł... Nie ma, bo ale też... Być może tutaj obecni mogliby nam opowiedzieć, jakie były no tak, losy rodzina... tego archiwum, bo czytamy we wstępie do albumu, że były momenty, kiedy trzeba było je ratować z opresji i przeszło wielokrotnie trudną drogę. Mamy to do mikrofonu. Bardzo krótko, bo jak widzicie, córek było tam wiele, ale tylko trzy synowie byli. Józef, Michał, który stał ten przed ojcem na takim pogórku, średni był, Zaleski, Marii Zaleski syn i najmłodszy to był Jan Eustachy, który potem malował tych jednorożców i pani Anira nie wyjaśniła, dlaczego dali jednorożca, bo ten doktor dziecięcy malował, rysował jednorożców bardzo dużo. My zrobiliśmy wystawę i wtedy to poszło. No i tak było, że starszemu dostało się Berestowica, tam gdzie te ptaki byli, Białoruś, to Krzysztof, tam pan Krzysztof z tej linii chyba. Potem był Michał, któremu dał ojciec tylko pieniądze i on kupił obok dwór po litewsku Lidoki. A potem był już ten młodszy, który pojechał w świat i uczył się na doktora i tak dalej, już od Litwy oddalił się. No i jak między naszymi krajami była wojna i nie było dyplomatycznych stosunków, to rodziny wszak mieli stosunki między rodami, tam zachowana ta własność i tak dalej, ale już Michała nie było w Lidokach i tam gdzieś te albumy, o negatywach nie wiemy, tylko obliczymy, że gdzieś 8 tysięcy było tych szklów i nie wiadomo, i gdzie zaginęły. Oni za czasów pierwszej wojny zginęli, a te albumy gdzieś tam walali się, potem ими zajmowali się chyba Polska Gimnazja w Wielkomierzu i gdzieś oni w 20-tych latach potem z Muzeum Pierwszej Galerii Czerwonisa pojechała ekspedicja, znalazła ich zawilżone, zapleśnione i zabrano do muzeum. I od 27 roku oni schowane tam 60 koła albumów, jeszcze luźnych fotografii, tam 300-400 u nas jest. To albumy całkowicie są scyfrowane i można ich obejrzeć i studiować. Boże, jak oni przechowują te zdjęcia, jakieś warsztaty też należałoby zrobić tutaj naszym muzealnikom, więc to jest naprawdę fantastyczna taka robota. Jestem ciekawa tych albumów, proszę. A, jeśli można, jestem wnukiem Michała Stanisława, tego, który na tym skalnym pagórku był, czyli prawnukiem Stanisława Kazimierza. Uderzające podobieństwo. Chciałem powiedzieć, że ponieważ
I na tym spotkaniu, i na tym podczas wystawy była mowa o tym, że albumy zostały w złym stanie znalezione. W grudniu 1918 roku mój dziadek nie został wpuszczony do Nidok. To były, tak jak pan dyrektor mówił, to były czasy, kiedy Polska i Litwa w złych stosunkach były. Jemu powiedziano, że musiałby przyjąć obywatelstwo litewskie, czego on nie chciał wówczas zrobić. Tak samo zresztą jak jego przyrodni młodszy brat Jan, czyli ten Janio, lekarz dziecięcy. I stąd wzięło się nie porzucenie, ale niemożność powrotu do domu. Dlatego te albumy, całe szczęście, że trafiły w końcu w ręce osób, które je zabezpieczyły. Ale to nie było porzucenie. Nie miał się kto tym zająć. Tak, właściciele nie mogli tam już wrócić. Dziękuję. Dziękuję. Ja bym bardzo chętnie zapytała o te albumy, bo to też trochę nam mówi o autorze, jak one były układane tematycznie, chronologicznie, jaka jest zawartość tych albumów. Chronologiczne i to, co jest ważne dla tej kolekcji, wyjątkowo bardzo i cenimy, i specjaliści cenią, to jest rejestr, którego tutaj na pierwszych stronach, to większa część jest zarejestrowana, gdzie, kto, co. No nie całkowicie, no nie stuprocentowo, ale to jest bardzo ważny dokument dla nas zachowany, teraz już jest torowany, bo był bardzo używany dla badania tych zdjęć, to jest bardzo cenne. No i oni są takie, z takich śrubach poplecione, jak to powiedzieć, i oni byli wszystko odśrubowane i specjalnie skanowane albo fotografowane, które były bardzo tak pogięte, to już fotografowano, a większa część skanowano, żeby było to już na użytek i dla prasy, i dla archiwum, i to był nasz priorytet wielki, bo to jest taki całki dorobek, który nie tylko nas interesuje, i Polską, i w ogóle historyków fotografii. Tak, to też jest takie osobne dzieło, czy bardzo rzadko zachowują takie rzeczy, więc to bardzo łatwo te, znaczy wbrew tutaj pozorom, zidentyfikować też sytuacje czy miejsca, więc to jest zupełnie genialna rzecz i każde zdjęcie właściwie było opisane, więc te, znaczy to jest, mówimy tutaj trochę o nim jako o takim fotografie amatorze, ale jednak ten warsztat był no, super profesjonalny. Ta pieczołowitość jest naprawdę zachwycająca. Ja czasami w radiu rozmawiam z artystami bądź spadkobiercami artystów fotografii i oni bardzo różnie robili zdjęcia i często na tym już atencja się kończyła, a co się potem działo, to już inna sprawa. Ale tutaj mamy naprawdę pieczołowitość, dokumentację znakomitą na też kartach albumu pokazaną. Tak, ja muszę się z Państwem podzielić jeszcze taką refleksją, że to jest bardzo optymistyczne też, jeżeli chodzi o fotografię, ale nie tylko, bo można sobie wyobrazić, że w wieku takim, gdzie ludzie już myślą o emeryturze, nagle robi się coś najważniejszego w swoim życiu i wyprzedza epokę wszystkich tych zawodowców, artystów. Więc Kosakowski tutaj naprawdę jest takim, myślę, że też bardzo ciekawym wzorem może, czy taką możliwością dla nas. Ja jestem bardzo ciekawa artysty jako po prostu człowieka, jaki to był temperament, jaki żywioł. Wyobrażam sobie patrząc na zdjęcia, że niespożytej energii, ale z drugiej strony widzimy też takie momenty już zaawansowanej choroby, a jednak pasja nie odpuszczała, mimo że ciało prawdopodobnie już momentami odmawiało posłuszeństwa, ale być może ta fotografia była tą siłą napędową. Bo tutaj mało mówiliśmy o rodzinie, ale jest dzisiaj dużo osób z rodziny, więc nie wiem, czy Państwo, bo to też jest jednak album rodzinny, to jest zupełnie niezwykła sytuacja, że możemy, my trochę o tym rozmawiamy jak historycy, czy jak osoby, które sobie wybierają najfajniejsze, czy najciekawsze zdjęcia. Natomiast nie wiem, czy Państwo chcieli też podzielić się jeszcze jakimiś właśnie takimi uwagami, czy historiami, też historiami, które zostały, tak, bo to także jest tym podpisem, w rodzinie. Czasem nawet można jeszcze coś dopowiedzieć od strony nawet takiej historycznej, dokumentalnej, więc no bo my, ja przynajmniej nie zajmuję się tą genealogią i tymi wszystkimi relacjami rodzinnymi, ale
Jeżeli Państwo chcieliby na przykład coś... Proszę nam zdradzić więcej, jaki tak naprawdę człowiek stoi za tym kadrem. W środku laboratorium. No tu się powtarzają, powracają zdjęcia też tego Pałacu Warszawskiego. Może pan Marcin Brzeziński powiedziałby kilka zdań o tym, bo to też jest ciekawe, jak ten pałac wyglądał wtedy, co się z tym stało dalej. Tam z balkonu Kosakowski fotografował. Tutaj na kilku zdjęciach, czy może pan pokazać to ujęcie, na którym widać pałac, fotografowany z balkonu Pałacu Branickich? O, to jest to. Nie, to jest, przepraszam. Jeszcze wcześniej było. Tutaj widać ten rozrzut, prawda? Pałace i dożynki, to jest jakby jedno obok drugiego. To jest ujęcie, to jest... Przeskoczyło jedno. Na tym zdjęciu widzą Państwo Pałac Kossakowskich, który jest właściwie na rogu ulicy Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. Tam po jego lewej stronie dzisiaj mamy Empik i to zdjęcie zostało wykonane z balkonu Pałacu Branickich, bo te dwie rodziny oczywiście były ze sobą w przyjaźni i Stanisław Kossakowski jednych i drugich fotografował. Pałac w tym kształcie, jak widzimy na fotografii, to jest mniej więcej przebudowa z połowy XIX wieku. I to, co było tam zachwycające i najsłynniejsze, to te salony reprezentacyjne na pierwszym piętrze, czyli na tak zwanym piano nobile. Tam była wielka sala balowa plus słynna galeria portretowa, galeria obrazów. I ciekawostką było to, że rodzina, wędrując czy przemieszczając się w ciągu roku między Warszawą, gdzie spędzało się karnawał zimowy, a okresem letnim, gdzie przebywali w Wojtkuszkach, te wszystkie obrazy i te znaczna część tych mebli była po prostu pakowana na wozy i była przewożona z jednej rezydencji do drugiej rezydencji. Zabieramy ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, prawda? I w Pałacu Kossakowskich organizowano takie słynne spotkania towarzyskie i ich taką cechą charakterystyczną było to, że zapraszano nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale też to środowisko takie artystyczno-intelektualne Warszawy. I reportaże z tego, czy jakieś informacje bardzo chętnie podawała prasa warszawska. I ten pałac przed wojną został przez rodzinę sprzedany. Tam na jego tyłach urządzono między innymi w okresie międzywojennym działało kino Koloseum, to było jedno z największych kin warszawskich. Po wojnie został zniszczony, dzisiaj jest zrekonstruowany, ale tylko częściowo, bo już nie ma zachowanych tych wnętrz, które istniały tam pierwotnie. Nie ma też oficyn, które były za pałacem. Ale zwracam też Państwa uwagę na te dwa takie belwedery na ostatnich kondygnacjach. I Kossakowscy, oprócz tego, że sami lubili sztukę i sztukę kolekcjonowali, ale także wspierali artystów. I ten belweder po prawej stronie to była pracownia Władysława Podkowińskiego, którą mu wynajęli na czas jakiś i te słynne takie ujęcia, widoki Nowego Światu bodajże zimą, czy jesienią, czy w słońcu, to właśnie powstały w tej pracowni malarza. Czy ktoś z rodziny jeszcze coś o naszym wspaniałym nam do portretu autorze? Można też atrybucje tutaj uzupełnić. A ja mam pytanie do pani Aniry Wojan, bo zafascynował mnie ten wstęp, który pani opisała i ten moment, kiedy pani pisze, że w 2008 roku dostaje klucze do niezwykłego skarbca. W tym momencie zawiązuje się fundacja, jak rozumiem. Jestem bardzo ciekawa tych emocji, tego, co pani tam tak naprawdę zobaczyła w tym skarbcu. Nie tylko ja, bo Pawła nie ma w dalszym ciągu, ale ja się raczej bym tutaj uważała za takiego prelegenta, który opowie o tym, co mu się przydarzyło. Natomiast w tamtym momencie dla mnie to było zupełnie odległe i nieznane. Materia, myślę, równie nieznana jak dla was jeszcze niedawno. I mieliśmy możliwość otworzyć te zasoby, które Paweł
znał od dziecka, więc dla niego miało to wartość na pewno emocjonalną. Ja na to patrzę emocjonalnie, ale zupełnie inaczej. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że obraz wspaniałej rodziny Kosakowskich wyłania się z tego w sposób ewidentny, że ci ludzie, których oglądamy na zdjęciach i myślę, że ci również, którzy siedzą tutaj na sali, mają jakąś niezwykłą misję pokazywania innym, że można mieć wspaniałe, długie tradycje, można mieć prawa do zajmowania samego przyrodzenia ważnej pozycji w świecie, ale najważniejsze jest to, co osiągamy sami. I Jan Kosakowski był tym pierwszym Kosakowskim, którego spotkałam w tych zasobach. To było archiwum twórcy polskiej kardiochirurgii dziecięcej. Człowieka, który zoperował tysiące dziecięcych serc. W wielkich pudłach po telewizorach Rubin były tysiące listów od dzieci. Znaleźliśmy się w obliczu wielkich zapytań, co z tym robić. Musieliśmy niektóre rzeczy po prostu z tej sfery materialnej kosmosu po prostu wynieść, bo by nas przysypały, po to, żeby się dostać głębiej do tego skarbca. I w tej drugiej warstwie była sztuka Jana Kosakowskiego, która była pokazywana dzięki no, naprawdę wspaniałej współpracy z Muzeum Czulionisa w Kownie i nie tylko, bo również wyjechała na taką podróż artystyczną po całej Litwie. To się wydarzyło 2 lata temu, już w czasie trwania tej naszej współpracy. I potem była trzecia warstwa, czyli fotografie Stanisława Kazimierza, które były rozproszone, ponieważ Jan Kosakowski nie uważał, że należy je traktować jako jakieś dobro kultury narodowej, tylko każda z osób na tym zdjęciu była bardzo bliska jego sercu, więc w stosowny do tej sytuacji sposób umieszczał je w różnych miejscach swojego życia i swojego archiwum. I jest to rodzaj takiej przygody, za której wszyscy, którzy to przeżyliśmy i myślę, że tutaj wszyscy, którzy zrobiliśmy tę wystawę, to mamy to samo uczucie, że mieliśmy przyjemność odkrywania tego, bo przed nami tych zdjęć nikt nie widział. Oczywiście Muzeum Czulionisa przede wszystkim, powiedzmy, wydało 2 przepiękne albumy. Mogliśmy je dzisiaj przynieść, nie zrobiliśmy tego, bo jesteśmy gapy. Ale może dobrze, bo to one są bardzo piękne. Też by robiły konkurencję. Nasz też jest piękny, nasz dzisiaj króluje, ale jest pierwszym polskim albumem. Czulionis to widział i widywał, a nikt tego nie widywał. Krążyły legendy, że nie można przyjechać do Kowna i zobaczyć tych zdjęć. Niektórzy przyjeżdżali, domagali się wydania tych zdjęć. Robili jakieś nieprzyzwoite awantury. Ale się okazało, że współpraca jest możliwa, jeżeli patrzymy na to z perspektywy dzisiejszej. Ludzi, którzy kochają sztukę i kochają też przekaz. I już kończę, chciałabym tylko dodać jedną rzecz, że jestem, czytając wspomnienia Stanisława Kazimierza, bo on zostawił takie po prostu diariusz, może nie diariusz, tylko wspomnienia, czyli właśnie, ale ma to formę diariusza, bo to jest bardzo suche i pozbawione emocji. To jest zapis pewnych frakcji życia towarzyskiego i społecznego. Czytając i mając do czynienia z ogromnym dorobkiem artystycznym jego ojca, Stanisława Szczęsnego Kosakowskiego, o którym będziemy na pewno mówić, bo wymyślimy coś takiego, że po prostu wszyscy będą chcieli to zobaczyć. Mam pewność jako obserwator zewnętrzny, jako ktoś, kto przyszedł i na to patrzy, że byli to ludzie charakteryzujący się wielkim szacunkiem do bliźnich. Nikt z nich by nie powiedział, że fotografuje chłopów. Nikt by
nikomu z nich by do głowy nie przyszło. Nikt by o ciężko pracujących pracownikach rolnych tak nawet nie pomyślał. Ale to widać na tym zdjęciu, tym ze 160 osobami. Nie fotografuje się kogoś, kogo się nie szanuje, po prostu. I to jest dla nas przekaz, żebyśmy wiedzieli właśnie, że tak to wygląda i tutaj wyciągam łapkę do pana prelegenta. No i tyle. Czy... Okej, okay, ale to jednak są chłopi, w sensie chciałem zaakcentować tę różnicę klasową, bo ona jednak jest, to przejście jest niesamowite, tak? Jednak jeżeli mówimy o tym, dlaczego te fotografie się różnią, to właśnie tym, że jakby arystokrata fotografuje chłopów, tak? To jest nie pracowników rolnych, tylko jednak też pewną klasę. Więc jakkolwiek też o tym powiedziałem, że ten szacunek tam jest i oni widać, że też no, inaczej pozują niż są takie świetne zdjęcia Chomentowskiej, która fotografowała na Białorusi dzisiejszej, tam w tym swoim majątku i tam się zdarzają zdjęcia właśnie takich białoruskich chłopów, tylko że są wrogo nastawieni, ona nie może zrobić zdjęcia, widać, że tam jest totalne jakiś takie konflikt. Napięcie. Spoglądają tam tak na nią spod ołba i to jest koniec jakby fotografii, tak? Podczas tutaj widać, że to jest jednak taki dialog, więc myślę, że... Nie, to jest świetne, bo ja też obserwowałem, jak na przykład pani mówi o tym narodzie żydowskim. No on fotografuje też Żydów, tak? I to są takie fotografie, które warto porównać z tym, jak fotografowano na przykład typy ludowe, tak? To była taka konwencja, na przykład fotografowania chłopów, robotników i tak dalej, tylko że on ją przekracza. Tak, ale też jeszcze raz podkreślę, że to jest coś zupełnie niespotykanego, bo są na przykład te zapiski też Chomentowskie, jak oni uciekali tam z przed... Tak, jest jakaś akcja. Tak, bardzo proszę. Może ja przekażę. No ale to wie pani co, bo myślę, że też mogą osoby z tyłu... Cofnijmy się troszeczkę, no drobne 60 lat od Wojtkuszek do tyłu, albo trochę dalej. Piotr Michałowski, wielki polski malarz, który zmarł w 855, więc to on był zafascynowany legendą napoleońską. Konie, wspaniałe szarże i tak dalej. Ale są ci chłopi, są ci ludzie, którzy byli tam w majątku. Poza tym to jest też taka kwestia, co innego są swoi ludzie z tej społeczności. A co innego są gdzieś spotkani przez panią Chomentowską w czasie podróży po Pińszczyźnie i jacyś zupełnie obcy, nieznani. I jest ten element zaskoczenia i wrogości. Tu tego nie ma, bo tutaj wspólnota była budowana od początku. Także zgadzam się w 100% z Anirą, że zupełnie inne więzi. My mamy niestety przez PRL zaśmiecone głowy tym podejściem chłop, magnat, arystokrata. To zupełnie nie w tym kontekście trzeba na to patrzeć. Także parę takich uwag. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają państwo jakieś pytania, korzystając z takiego zacnego grona, które tutaj mamy i nie wiemy, kiedy nam się powtórzy? Nawet pytania nie do nas, tylko do gości. To możemy zaprosić i w kuluary może już. Poda pani mikrofon tam. Dzień dobry, chciałam przede wszystkim podziękować za te przepiękne zdjęcia i w ogóle wydanie tego albumu. Jeszcze go nie oglądnęłam, widzę tylko zdjęcia tutaj na ekranie.
I chciałam podzielić się taką refleksją. Bardzo przypominają zdjęcie takiego światowej klasy francuskiego fotografa L'Artiga, który fotografował prawie w tym samym czasie, bo to jest też przełom XIX i XX wieku, ale kiedy zaczął fotografować, był małym chłopcem i też bardzo zamożnym, prawda, miał pieniądze na sprzęt. Natomiast tutaj fotografuje starszy mężczyzna, natomiast te zdjęcia są naprawdę bardzo podobne, to jest bardzo ciekawe. A chciałam się zapytać o taką rzecz, na którą Państwo w sumie nie odpowiedzieli, a to było pierwsze pytanie. Powiedzieli Państwo na początku, że Kossakowski, że to była jego ostatnia pasja, a mają ich bardzo wiele. I chciałam się zapytać, jakie to były wcześniej pasje, bo to jest niesamowite, że jakby, jakie było życie tego człowieka, czym on się wcześniej zajmował, skoro jakby już w kwiecie wieku robił takie przepiękne zdjęcia. Chyba nam będzie najłatwiej odpowiedzieć, tak? Chyba, że ja tylko mam mikrofon, więc mówię, ale jeżeli tutaj są znaczniejsi, Anna? Nie malował, bo tu właśnie chcemy powiedzieć, że być może Państwo użyli jakiegoś sformułowania. Był historykiem, to jest bardzo ważne, że na jego... że on jest kanoniczną postacią heraldyki polskiej. Tak. Jego monografie historyczno-genealogiczne są szalenie ważne. Po ojcu, już oddaję mikrofon, również kontynuował kolekcjonerstwo. Między innymi w Wojtkuszkach był mundur Napoleona, list od adiutanta jego Kossakowskiego też. Proszę przekazać. Wiele, no trudno mi tak opowiadać teraz, albo trzeba opowiadać przez parę lat, albo, a tak w dwóch słowach trochę trudno to ująć. Ale był heraldykiem, historykiem, interesował się sztuką i był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie też, między innymi. No i tyle, ale też jeżeli można tak bardzo pokrótce powiedzieć. Tak, i też duszę społecznika w tym widać, to, że jest współfundatorem przytuliska w Warszawie, tak jak czytamy we wstępie do albumu, to też rzecz godna szacunku. Był pierwszym prezydentem miasta Wilkomierz, tak, i tam... Z tym, że po prostu w tamtej epoce ludzie oddawali swój czas, jeżeli chcieli, mieli ochotę na służbę publiczną, więc tych działań jest bardzo dużo. Mi się wydaje, że to, co Anna zwróciła uwagę na początku, że twórca naprawdę nowego działu w heraldyce polskiej, to jest bardzo ważne, bo to, co mnie się rzuca w oczy i zawsze mnie zaskakiwało, czytanie wspomnień Stanisława Kazimierza, trochę jakby czytać książkę telefoniczną. Ale jako malarz fotografii okazał się wybitny artystą o wielkiej wrażliwości, przenikliwości psychologicznej. Światło, to już wszyscy mówili, więc coś niezwykłego w nim się otwiera, co w ogóle nie znajduje żadnego korzenia poza takim korzeniem, jakim jest historia ojca, matki. To naprawdę godzinami należałoby, proszę Państwa, to opowiadać. Ale powiem jedną rzecz, bo na pewno Was to zainteresuje. Ponieważ ojcem był Stanisław Szczęsny, a żoną Stanisława Szczęsnego była Aleksandra de Laval. Aleksandra de Laval dlatego nazywała się de Laval, że jej ojciec był uciekinierem z francuskiej rewolucji. Nazywał się Jean de Laval i osiadł w Rosji carskiej, gdzie doszedł do bardzo ważnych godności na dworze carskim. A jego córka Aleksandra de Laval, pochowana w Wojtkuszkach, jak ktoś chce, to zapraszam, bo ja mam w telefonie zdjęcia pięknego nagrobka, w kogo się dało pochowaliśmy w Wojtkuszkach. I między innymi 3 lata temu odkryty został grobowiec, w którym zostały złożone, wyniesione z kościoła sarkofagi 13
postaci, które identyfikowaliśmy jako fundacja i doszło do wspaniałego odnowienia tego grobowca, wykonania płyty z nazwiskami tych wszystkich osób. Masa takich rzeczy jest zrobionych. Ale właśnie jest ciekawa rodzina Kosakowskich z tego względu, że ojciec, dziadek Francuz, matka prawosławna Rosjanka do końca życia była prawosławną Rosjanką, niezwykle szanowaną. On sam wychowany w duchu katolickim, człowiek niezwykle pobożny, jak podobnie jak i ojciec Stanisław Szczęsny. Tam krążący ta francuska krew, a wspaniałe trzy żony, żona Chodkiewiczowa, żona Zaleska, brat Zaleskiej, biskup Antiochii. Jeżeli pojedziecie kiedyś na Ostrą Bramę, zobaczcie epitafium marmurowe pod Ostrą Bramą, jedyne, które jest na murze pod Ostrą Bramą, to jest właśnie biskupa Władysława Zaleskiego. I na samym końcu ostatnia żona w ostatnim etapie życia ze szkockiej rodziny Bower St. Clair, która przyjechała do naszej części Europy jako uciekinierzy również ze Szkocji po bratobójczej walce między protestantami a katolikami, porzucając słynną kaplicę świątyni Kilkadrum, która jest bardzo ważnym miejscem dla templariuszy. Ale o tym opowiemy w następnym odcinku. Dziękujemy. Wiedziałam. To jest po prostu opowieść szkatułkowa. Otwieramy mnóstwo szkatułek, a w każdej skarby. Pięknie dziękujemy. Tak. Czy ja jeszcze może dodam, bo pan tutaj bardzo ciekawy wątek też prowadzi, żeby też ten Kosakowski nie był takim zupełnym outsiderem. Znaczy te kontakty z artystami, one są widoczne na tych zdjęciach, czyli tam to secesyjne, taka estetyka, czy pewne motywy, na przykład też japońskie, które były wówczas, no tak się ubierano, noszono i też malarze to jakby inspirowali się tymi, swoją sztukę, tymi właśnie motywami. U Kosakowskiego to jest obecne, ale on jednak ma do tego totalny dystans. To jest niezwykłe, że on jednak cały czas trochę sobie robi z tego takie żarty i też łączy bardzo różne rzeczy, czyli możemy na przykład ten targ koński uznać, że to jest taki gdzieś, nie wiem, gierymski, coś takiego, jakiś realizm, to też wtedy się tak malowało, czyli ten kontekst artystyczny był tutaj obecny, ale jednak u niego są bardzo różne, on jest otwarty na wszystko, nie jest zablokowany jakąś jedną taką swoją drogą czy estetyką, która, a już tym bardziej taką fotografią, jaka była wówczas traktowana jako fotografia artystyczna, czyli fotografią piktorialną przede wszystkim. Więc to jest pod tym względem, myślę, że ciekawe też na przyszłość, jako taki motyw interpretacyjny, to co się działo właśnie u niego w pałacu, też te kontakty z artystami, jak wyglądały, bo wiemy skądinąd, że fotografowie, to chociażby jak Adrze z tego czasu, bardzo dużo fotografowali dla artystów. Tak, na przykład dając im swoje zdjęcia, czy dając fotografie do przemalowania jako motywy, które były używane później. Więc to być może też można byłoby tutaj prześledzić. Jeszcze taka jedna uwaga do tych chłopów. Wie pani co, bo ja pomyślałem, że jest taka fotografia chłopów. Ja zacząłem się zastanawiać, skąd to też mi przyszło. Bo ja nie wiem, czy to jest PRL, to chyba nie, ale na przykład w międzywojniu była bardzo modna fotografia robotnicza, czy robotników. Fotografia chłopów też jest, są osobne książki na ten temat. Tak samo, nie wiem, fotografia Żydów, czy innych grup narodowościowych. Natomiast pani ma rację, że on to przekracza, tak? Też jest fotografia magnatów, tutaj nawet w Domu Spotkań z Historią też były na ten temat dyskusje, jako pewien gatunek. Można z tego zrobić wystawę, książkę i to tak sklasyfikować. I też ten geniusz Kosakowskiego polega na tym, że on to jednak, niezależnie jakim był człowiekiem, i on to po prostu przekracza i te podziały ma za nic. I to też świadczy o jego takiej, no, klasie, horyzontach. I to było bardzo rzadko spotykane. Nawet ten Lartig, o którym pani tutaj spotkała, on fotografował tylko i wyłącznie swoje otoczenie, ten luksus, w którym funkcjonował. Chwała mu za to, natomiast tutaj mam do czynienia zupełnie też pod tym względem inną taką wrażliwością, czy inną, innego formatu osobą, można powiedzieć.
Może pani mówić do mikrofonu, bo tam są z tyłu osoby, które mogą... No chcę tylko powiedzieć, że to, co pan mówi, zaraz, jest tak, tak ważne i piękne na kresach tak zwanych. Myślę, że nasi goście z Litwy nie zawsze lubią to powiedzenie, że kresy, ale kresowe rodziny i kresowa społeczność, społeczeństwo właśnie jest silne, a cała Rzeczpospolita jest silna tą różnorodnością i tą demokratycznością. To jest piękna puenta. Znaczy jeszcze do puenty jeszcze jedna puenta. Bo dostałem właśnie od Litwinów zadanie, żeby napisać historię fotografii litewskiej i tam musi być Kosakowski. Znaczy to też się bardzo dobrze czyta na przykład z perspektywy innej niż właśnie taka powiedzmy polskocentryczna, więc to też jest... Jeszcze raz super, że tutaj państwo są i że tego Kosakowskiego też nam udostępniają, a jest w Kownie, w Muzeum Ciurlonisa, też ciekawej postaci takiej polsko-litewskiej. Szanowni państwo, otworzyliśmy wiele pięknych szkatułek, a jeszcze więcej czeka do otworzenia. Widzę, że niektórzy chcieliby już jak najszybciej wertować ten przepiękny album, a też wymienić się wrażeniami i zapytać znakomitych gości, więc uznajmy część oficjalną za zakończoną i kochajmy fotografię, rozmawiajmy o niej w kuluarach. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.